jak takie samotne wyspy. Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy w Big Book Cafe. Witam Państwa, którzy są z nami, a także tych, którzy oglądają nas w internecie online. To będzie spotkanie z cyklu Trudne tematy, a trudnym tematem tym razem będzie życie seksualne Polek. I ponieważ temat jest tak niesłychanie trudny, to zaprosiłam dwie wybitne specjalistki w tej dziedzinie, które każda napisała po dwie książki przynajmniej, a właściwie dużo więcej, ale po dwie książki, które mam ze sobą i zaraz je zaprezentuję w temacie życia seksualnego Polek. I zaraz omówimy dokładnie, z jakimi problemami Polki się mierzą, ale najpierw Panie przedstawię. Marta Szarejko, autorka dwóch książek, jak już wspomniałam, Seksuolożki, Sekrety gabinetów i wydanej niedawno drugiej części również Seksuolożki 2, Nowe rozmowy, oraz bohaterka jednej z tych książek, wsadzę pachę, i autorka wielu, wielu innych książek, podręczników edukacji seksualnej dla dzieci, dla dorosłych, edukatorka seksualna, promotorka zdrowia seksualnego, praw reprodukcyjnych kobiet. I mam to szczęście, że również współautorka właśnie dwóch książek, które napisałyśmy razem, czyli Seks na wysokich obcasach i Seks na wysokich obcasach 2, już nie mam rąk. Zaznaczę tylko, że wszystkie te książki można kupić w Big Book Cafe, a nawet z naszymi autografami. Także bardzo serdecznie zapraszamy. A temat życie seksualne Polek, może ja zacznę od tego, że od tej sytuacji, o której nie da się dziś nie rozmawiać, że przed chwilą, żeby się spotkać i porozmawiać ze sobą, zdjęłyśmy maski, że niedawno zadzwoniła do mnie znajoma i zupełnie serio zapytała się mnie, czy uprawiam seks z moim partnerem w masce, bo ona się zastanawia, czy ze swoim też powinna, bo on chodzi do pracy i tam spotyka obcych ludzi i że więzi międzyludzkie muszą się zmienić i zmieniają się przez to, w jakiej sytuacji dziś jesteśmy. Jaki to może mieć wpływ na seks i jaki ma wpływ na seks? Może zacznę od Alicji Długołęckiej. Nie do końca jestem uprawniona, chociaż wiem, że takie badania już zostały zrobione, ale wyniki nie są opublikowane. Rozmawiałam na ten temat bodajże 2-3 tygodnie temu. I tyle, co wiem, tak tutaj poczta pantoflowa, a nie tabela z wynikami, to wbrew pozorom tak wiele się nie zmieniło, tak, no bo były różne koncepcje, że będzie baby boom, tak, albo że będzie fala rozwodów. Nic takiego się nie wydarza, ja myślę, że te zmiany są bardziej podskórne. I powiem tak, to zależy z której strony, jak z tą szklanką wody się spojrzy, tak? Czyli że w tej sytuacji, która jest, nawet bym powiedziała, na poziomie takim psychologicznym głębinowa, bo każdy z nas, że tak powiem, bardzo indywidualny sposób przeżywa to, co jest istotą, niepewność. Niepewność też jest w związki wpisana, niepewność i nietrwałość jest wpisana w fale żądania i tak dalej, i tak dalej. To jest taki mocny temat i każdy z nas sobie różnie z tym radzi i z jednej strony myślę, że tam, gdzie nie ma dobrej komunikacji, organizacji, więzi, no to ludzie będą odczuwać dojmującą samotność, a tam, gdzie one są, to one mogą się, może nie powiem, że to jest w rozkwicie, bo nasza kondycja jest taka sobie, ale że one mogą się w jakiś sposób właśnie pogłębiać i rozwijać. No i to właściwie to się wszystko dzieje w czterech ścianach, więc też jesteśmy w takiej kulturze, że raczej to jest bardzo intymne, więc o tym nie mówimy. Wszyscy, każdy wie, tak, ale gdzieś tam głęboko w sobie. Jest taki świetny cytat w twojej książce, w drugim tomie. Jedna z twoich bohaterek, Monika Zielona-Janek, mówi, że seksualność nie jest odrębną wyspą. Trudno ją oddzielić od reszty życia. Rzeczywiście, jak gdy czyta się rozmowy z seksuolożkami, to widać, że w tym doświadczeniu seksu spotyka się wszystko, i ekonomia, i zdrowie, i traumy, i co jeszcze, gdybyś mogła opowiedzieć.
Działa? Okej, okay, teraz. Przyjemność, manipulacja, mnóstwo rzeczy, o których nie myślimy w momencie, kiedy wypowiadamy słowo seks. Monika Zielona-Jenek mówi o tym, że seksualność nie jest oddzielną wyspą w kontekście seksualności dziecięcej i w kontekście spojrzenia dorosłych na to, czy dzieci według nich są istotami seksualnymi, czy też nie, i jak bardzo sobie z tym nie radzą, jak bardzo nie chcą tego zauważać i nie wiedzą, co z nią robić, jak już to zauważą. Ale to się oczywiście przekłada na wszystkie inne aspekty seksualności. Pomyślałam jeszcze a propos pandemii, przypomniało mi się, ostatnio robiłam wywiad z Katarzyną Klimko-Damską, która jest w pierwszym tomie Seksuolożek, o problemach partnerek seksoholików. I ona opowiadała mi, że jak ludzie wykorzystują pandemię i różne jej aspekty do tego, żeby budować nowe romanse, jak wygląda życie zupełnie inaczej, na przykład na Tinderze podczas pandemii, o tym, że jak na przykład mija gigantyczną kolejkę w Leroy Merlin, to wyobraża sobie, że tam są połacie mężczyzn, którzy w tym czasie dokładnie wykorzystują telefon do tego, żeby rozkręcać jakieś romanse. Więc wydaje mi się, że to, że to życie erotyczne i seksualność podczas pandemii jakoś wygasa i ludzie myślą o tym, czy uprawiać seks w maskach, niekoniecznie jest jedną stroną medalu. Czyli że ta sytuacja kryzysowa pogłębia, czy uwyraźnia, po prostu wszystko robi bardziej zdecydowane, tak? Jeśli ktoś zdradzał, będzie zdradzał bardziej, jeśli ktoś, tak? Tak można myśleć? Jeżeli ktoś na przykład jest uzależniony od porno, to kobieta, która na przykład nie chciała tego bardzo widzieć u swojego partnera, albo po prostu nie widziała, nie ma szans, żeby tego nie zauważyć, będąc z nim w domu przez kilka tygodni, prawda? Znaczy ma szansę, ale znacznie mniejsze. Znaczy tak, tak, tak. Ja myślę, że jak każda sytuacja kryzysowa, tak? Znaczy kupno nowego domu, narodziny dziecka, tak? Tylko no myślę, że ja tak zaczęłam swoją wypowiedź od tego, że to jest taka szczególna sytuacja, ponieważ ona dotyka takich głębokich aspektów nas samych, czyli no nie chcę przynudzać, tak, ale aspektów egzystencjalnych i takich związanych z poczuciem sensu, właśnie co jest na trwałe, co nie na trwałe, życie, śmierć i tak dalej, więc myślę, że uruchamia być może też takie zachowania, to co, o czym Marto mówisz, takie zachowania seksualne, które się wiążą z lękiem, tak, czyli też takie carpe diem. Czyli czuję się niepewnie egzystencjalnie, czyli będę łapać właśnie te chwile, tak? A w tych chwilach seks na pewno jest. Niektórzy pewnie tak reagują. Stres na przykład też, prawda? Osoby, które są przewlekle chore albo są na wojnie. Może wrócę do tego pytania o to, jak różne rzeczy spotykają się w seksie i jak wiele problemów przynosimy ze sobą do gabinetu seksuologa i seksuolożki. Czytając twoje książki, miałam wrażenie, że takim tematem, który chyba powracał najczęściej, ale może się mylę i proszę mnie wtedy popraw, to jest różnica libido, różnica temperamentu seksualnego. I miałam wrażenie, że częściej, tutaj to brzmi bardzo stereotypowo, no ale zmierzmy się może z tym stereotypem, że kobiety częściej zgłaszają się z tym, że nie mają ochoty na seks, że partner wysłał je do tego gabinetu, żeby ten problem rozwiązały. Czy tak jest? Się naprawiły w gabinecie seksuologa albo seksuolożki. To jest bardzo ciekawe, bo właściwie nie miałam ich jakoś szaleńczo dużo, ale po każdym spotkaniu autorskim przychodziła do mnie przynajmniej jedna dziewczyna, która mówiła, że przyprowadziła na to spotkanie swojego partnera i on był w autentycznym szoku, kiedy usłyszał informację, że osoby różnią się w kontekście potrzeb seksualnych i dopiero zrozumiał, na czym polega ich problem w związku. Dla mnie temat braku ochoty na seks to jest temat potwornie nudny i wydawało mi się, że on jest już przerobiony we wszystkich możliwych magazynach kobiecych, we wszystkich książkach o seksie i że właściwie z każdej strony już został obejrzany z perspektywy bardzo różnych specjalistów. Natomiast akurat w moim przypadku Paulina Trajanowska-Malinowska opowiada o tym świetnie,
jakoś tak bardzo świeżo, z dużym wdziękiem. Oczywiście też jakby wskazując na różne badania, ale pokazuje jak bardzo podstawowy problem, który właściwie wydaje się oczywisty, czyli różnimy się potrzebami, każdy ma inny rodzaj pożądania, inną ochotę na seks. Kompletnie jest to nierozumiane w parach i bardzo często rzeczywiście jest tak, że partnerzy wysyłają swoje partnerki do gabinetu seksuologa albo lekarza, na przykład endokrynologa, ponieważ mają wrażenie, że to na pewno sprawa jakiejś burzy hormonalnej albo pustyni i trzeba wyleczyć partnerkę, ewentualnie, nie wiem, do internisty albo psychiatry. I rzeczywiście mam wrażenie, że dziewczyny, kobiety, mając takie poczucie, że nie nadążają za tymi potrzebami swoich partnerów, które są trochę bardziej, mają inny rytm, są bardziej równe, muszą być naprawione. I sama dostaję takie telefony od swoich koleżanek bliższych i dalszych, które dokładnie brzmią tak, że kompletnie nie mają ochoty na seks od kilku miesięcy albo lat. Ich partnerzy mają i czy jest na to jakaś pigułka? Czy jest na to jakaś pigułka? Tak, mamy ją. Mamy ją przy sobie. Ojej, ja nie chciałabym jak zwykle komplikować, tak? Bo same nie, mamy, komplikujmy. Za sobą rozmowę o falach pożądania, tak? Długą, tak i wyjaśniającą, że rzeczywiście z nami kobietami jest trochę inaczej, chociaż w dobach zmian kulturowych też na seksualność męską chciałabym tutaj oddać sprawiedliwość. Też inaczej się patrzy, jak mężczyzny jest zdjęty ten schemat chutliwego, wiecznie sprawnego, tak, napalonego faceta, to też się okazuje, że ich potrzeby są różne i o tym bym mogła długo opowiadać. A jeżeli chodzi o kobiety, to rzeczywiście kobiety częściej zgłaszają, ale pigułka zależy od przyczyny. I mówiąc w gigantycznym skrócie, ja bym wymieniła tak ad hoc, bo nie jestem przygotowana, tak, tylko te, które mi przychodzą do głowy tak z gabinetu właśnie, no to jest tak, jedno to są te właśnie fale, czyli w zależności od fazy życia i jakby tego, gdzie bliskość fizyczną umieszczamy gdzieś w swoich znaczeniach, tak? Druga sprawa, to jest bardzo ważna i dużo mam takich klientek, które po prostu przyjęły pewien schemat kulturowy i mówię w skrócie, tak od razu przepraszam, tak, że nie poznały swojej cielesności, nie poznały swojej seksualności i nie dały sobie szansy na to, żeby się rozbudzić seksualnie. Tym bardziej, że no, żyjemy w schemacie kulturowym, gdzie czekamy, aż to, jakiś książę to zrobi. Trzeci powód to by było to, co w twojej książce, Marto, bardzo wybija mocno i rzeczywiście to potwierdzam i bardzo, że tak powiem, ubolewam, że to też wynika z pewnego schematu wychowawczego, takiego kulturowego, że się poświęcamy, w ogóle w wielu rzeczach się poświęcamy, czyli uruchamiamy takie błędne koło, wchodzimy w relacje seksualne jakby nie tylko udając orgazm, ale jakby nie wyrażając swoich potrzeb. Tak, i partner może być bardzo kochający, bardzo czuły, bardzo nastawiony, ale jeżeli mu tego jakby nie powiemy i nie pozwolimy sobie na to odkrycie, to będziemy wzmacniać zachowania niechciane i to będzie pogłębiało, no to jest oczywiste, to, że na ten seks nie będziemy miały ochoty. I kończąc, czwarty powód, który mi przychodzi do głowy, no to są właśnie kwestie zaburzonej komunikacji w relacjach partnerskich, narzucania różnych schematów, no łącznie z zachowaniami przemocowymi i konfliktami w związku i ustępowaniem tak w ogóle, tak? Czyli tam, gdzie nie ma dobrej komunikacji, bliskości, no to trudno mieć ochotę na seks. No więc to, w każdej sytuacji tabletka byłaby inna. Więc taka jest moja odpowiedź. Innym kolorze. Chcę zapytać o normę kulturową i w ogóle o normę w badaniach.
bo bardzo dużo teraz się mówi o tym, że w bardzo wielu dziedzinach badania przeprowadzane są na mężczyznach, czy w stosunku do mężczyzn. Bardziej badamy zawał serca u mężczyzn niż u kobiet. To ma potem konsekwencje zdrowotne dla kobiet, takie, że są mniej zaopiekowane, mają gorszy dostęp do wiedzy i wpływa na ich życie i zdrowie. Zastanawiam się i w wielu, wielu dziedzinach po prostu mężczyzna jest tym człowiekiem, na którym badania się przeprowadza. Czy może być tak, że to poczucie kobiet, że niewystarczająco dużo seksu uprawiają, wynika z tego, że norma w seksuologii była dostosowana do mężczyzn? To do mnie pytanie. Znaczy, no na szczęście to jest już anachroniczne, tak? Czyli już co najmniej od 20 lat, a nawet dłużej, no obowiązują, bo w ogóle dawniej seksuolodzy lubili opisy takie liczbowe, tak? Czyli że norma długość penisa i ilość ruchów frykcyjnych, tak? I ilość stosunków w tygodniu określały, tak? Te normy obecnie no, w seksuologii. Przede wszystkim, tak, jeżeli coś nie kwalifikuje się jako zaburzenie, no to obowiązują takie normy bardzo subiektywne, tak? Czyli ja myślę, że to byłaby jednak kwestia dogadania się, tak, a nie przyjmowania tego niechcenia czyjegoś czy chcenia, tak? Tylko czy danej osobie z tym jest dobrze, tak? I czy niedobrze. I to w każdej konfiguracji jakby będzie wyglądało inaczej. Ja przepraszam, że odpowiadam tak pokrętnie, ale przy normach indywidualnych tutaj to jest podstawa, jak się ktoś z tym czuje i jak para się z tym czuje, tak? I czy postrzega to jako problem, czy nie. Ja tylko to dopytuję, bo i ta książka, i jak rozumiem ten zawód związany jest z zajmowaniem się zaburzeniami. Więc skoro zaburzenia, no to zakładamy, że istnieją też jakieś normy. I zastanawiam się, nad tą koncepcją, nad tą normą, jak ona się zmienia z czasem. Wydaje mi się, że teraz jest czas wielkich zmian w ogóle. Znaczy olbrzymi, ja tylko dodam, że to było niecałe 10 lat temu, tak, że zmieniło się to, co jest normą związaną z satysfakcją seksualną kobiet, tak, czyli gdzie tym, co stanowi o tym, że seks jest udany, jest odczuwanie satysfakcji i przyjemności, a nie przeżycie orgazmu. I to jest gigantyczna różnica. To idźmy jeszcze dalej tym tropem, bo może tutaj taki osobisty w takim razie trend, że my spotykamy się już z Alicją Dugołęcką dość długo, już nawet nie chcę liczyć, ale wydaje mi się, że z 15 lat chyba to już będzie. I właśnie gdy mówisz, że 10 lat temu zmieniła się jakaś norma, to ja mam wrażenie, że gdy zaczynałyśmy rozmawiać, to w ogóle to były po prostu inne czasy. I muszę uczciwie powiedzieć, że znalezienie seksuolożki czy edukatorki seksualnej było pewnym wyzwaniem i w mediach wypowiadali się wtedy głównie mężczyźni, więc z nieukrywaną przyjemnością czytam dwa tomy o seksuolożkach, podejrzewając, że wcale nie aż tak bardzo trudno było je znaleźć. I że jest ich tam jeszcze pewnie dużo więcej. Mnóstwo, tak, i polecają siebie nawzajem, co też budzi bardzo dużą moją jakąś sympatię i czułość. I wydaje mi się, że to, że trudno było, czy też trudniej było je znaleźć 10 czy 15 lat temu, nie wynika z tego, że ich było znacznie mniej, tylko one są po prostu, co budzi jeszcze większą moją czułość, znacznie mniej łasy na splendor i nie szukają tej popularności, przez co udostępniają pole trzem dojrzałym mężczyznom, którzy perorują o kobiecej seksualności od kilkudziesięciu lat po prostu. Trochę szkoda, prawda? To może właśnie dobrze, że one wreszcie dochodzą do głosu, bo takie pytanie mam, czy one mają inne spojrzenie na seksualność? Czy jest coś Wydaje takiego się, jak feminizm? Tak. Feminizm w seksuologii?
Wydaje mi się, że tak. Mają kilka innych bardzo rozkosznych zalet, poza tym, że mają inne spojrzenie. Mało tego, każda z nich ma jakiś rodzaj specjalizacji, to jest bardzo ciekawe. Często są znacznie lepsze albo tak samo dobre merytorycznie i mają jedną cechę, którą ja szczególnie cenię i ona bardzo jakoś mi imponuje. Mianowicie bardzo dbają o dyskrecję i mam wrażenie, że nigdy w żaden sposób, nawet najbardziej subtelny, nie zdradzą swojego pacjenta albo klienta. Pamiętam taką sytuację z gabinetu seksuologa mężczyzny, który opowiadał mi, że była u niego kilka dni wcześniej dziennikarka, której opowiadał bardzo konkretny przypadek swojego pacjenta z imienia i z nazwiska, które w głowie, nie mówiąc jej o tym, zmienił. Natomiast ona, nie wiedząc o tym, potem zmieniła i trafiła w prawidłowe imię i nazwisko i potem ten klient, czy też pacjent mógł czytać o sobie pod swoim nazwiskiem. I słuchałam tego i miałam poczucie, że absolutnie sobie nie wyobrażam, żeby którakolwiek z seksuolożek, edukatorek czy lekarek, z którymi rozmawiałam, zrobiła coś takiego. Więc to jest też jakby, wydaje mi się, że to nie jest tylko kwestia innego spojrzenia na kobiecą seksualność, co siłą rzeczy musi tutaj zaistnieć, ale też zupełnie inne podejście do tego klienta i pacjenta, co budzi bardzo duże moje zaufanie po prostu. Czy tak jest i czy czułaś się trochę też prekursorką feministycznego podejścia w seksuologii? Znaczy nie odpowiem na to pytanie, ono jest zbyt osobiste. Znaczy, czyli że jestem tutaj postawiona jako jedna z rozmówczyń i odpowiem tak, myślę, że i z takim głębokim przekonaniem, tak, myślę, że jako kobiety bardzo się różnimy. Tak, myślę, że każda ciężką pracą, bardzo ciężką pracą, też podkreślę, torowała swoją ścieżkę i to, co jest charakterystyczne też w środowiskach medycznych i innych, myślę, że musiałyśmy bardzo długo udowadniać, że znamy się na tym, co robimy, ale to jest charakterystyczne tak w tych ścieżkach karier kobiecych. To, co uwielbiam w naszym środowisku, to jest, nawet jeśli mamy silne charaktery, to, że się rzeczywiście autentycznie wspieramy, że jest taka siostrzeńska atmosfera, ale ona wynika też z przekonania, że każda z nas, że żadna z nas nie może się znać na wszystkim i że perspektywą jest klientka, pacjentka, i że tak powiem, w zależności od tego, jak siebie postrzegamy, jakby w tych swoich specjalizacjach, jakby kierujemy klientki do tych, które są najlepsze w danej dziedzinie. I mówię z przekonaniem nie tylko o sobie, że tak robię, tylko właśnie o swoich koleżankach. Właściwie tutaj w 90% bohaterek tych dwóch książek, za co zresztą jestem w tym sensie z nas dumna. A jak konkretnie, jeżeli możemy wymienić kilka konkretnych sposobów, w jaki obecność kobiet w seksuologii zmienia tę naukę? Mnóstwo jest tych przykładów. To właściwie całe oddzielne spotkanie mogłybyśmy temu poświęcić. I też tak patrząc nawet po Marta, twojej książce, jakby patrząc na każdą z bohaterek, jakby co ona wniosła do polskiej seksuologii, ale jakbym miała tak z lotu ptaka, tak, powiedzieć, co charakteryzuje działalność kobiet, to, że to się opiera na walorach jakościowych, zarówno badawczo, jak i w działaniu, tak, czyli że że kobiety o wiele głębiej, że tak powiem, wchodzą w temat, którym się zajmują. Może to, co tak kobietom jest zarzucana, a jednocześnie jest, uważam, naszą wielką zaletą, że Marto, myślę, że rozwiniesz ten wątek, że my po prostu mamy hopla na punkcie tego, co robimy, że jesteśmy zaangażowane emocjonalnie, tak? Znaczy, czyli że rozum łączy się z sercem, tak? I że nie chciałoby nam się tego robić, gdybyśmy tego nie kochały. Ale też mam wrażenie, że kobiety po prostu odkrywają bardzo nieoczywiste dla mężczyzn tematy i problemy. I tutaj na przykład od razu pomyślałam o dwóch bardzo konkretnych, na przykład o Ewie Baszak-Radomańskiej, która jest seksuolożką, ginekolożką z Lublina. I
założyła taki ośrodek leczenia bólu Terpa w Lublinie i ona na przykład zajmuje się intensywnie od kilku lat najmniejszymi dziewczynkami, 4-5-letnimi i ich problemami ginekologicznymi. Nie wyobrażam sobie połaci mężczyzn, którzy się na przykład nagle tym zajmują, albo profesor Bajsert, która bardzo długo zajmowała się pedofilami, ale też pedofilkami. Ale też rozwojem psychoseksualnych małych dzieci, tak? Czy w ogóle te tematy dziecięce, tak? Czy Beata tak. Pawlak, tak, dziećmi nadużywanymi seksualnie. Ale właściwie tak jak właściwie mogłybyśmy. Tak, ja też mam takie poczucie właśnie czytając tę książkę i czytając o tych wszystkich, bo to jest takie częste pytanie, na pewno je obie słyszycie, jakie są właśnie najczęstsze problemy, z jakimi przychodzą pacjentki. Ono często pada, ale ja też do niego przejdę, bo ono jest niezwykle ciekawe, ale moja pierwsza refleksja jest taka, że tych bardzo trudno jest tutaj generalizować, bo tych tematów jest tak wiele rzeczywiście. I ta mnogość tematów, to jest moim zdaniem to, co przyszło wraz z kobietami. To znaczy, że otworzyło się pole i taka wrażliwość w seksuologii, że nie chodzi tylko o to, czy staje, czy nie staje, tylko o tak strasznie wiele problemów. Znowu nie liczby, nie ilość, tylko jakość. Tak? Czyli stąd to jest sprzężone właśnie z tą wrażliwością, o której mówisz. Dokładnie. Może powiedzmy trochę, jakie są te problemy na przykład. No te, które są najbardziej aktualne i w momencie, kiedy wywiad na te dwa tematy wchodzi gdziekolwiek, to on się czyta bardzo długo i bardzo intensywnie i są to właściwie trzy, a nie dwa. Trzy z mojego punktu widzenia najnudniejsze tematy, ale one jakby dziewczyny najbardziej się z nimi utożsamiają i identyfikują akurat z tymi trzema. Jest to oczywiście brak ochoty na seks, zdrada i ku mojemu zaskoczeniu ostatnio hormony. Na przykład wywiad z endokrynolożką, która opowiada o tym, jak choroby endokrynologiczne wpływają na seksualność, jest po prostu czymś tak interesującym i praktycznym dla kobiet i dla dziewczyn, że naprawdę no, ja byłam bardzo zaskoczona. Natomiast z takich psychologicznych bardziej to właśnie zdrada i brak ochoty na seks. Takie mam poczucie, że to są najbardziej chyba najczęściej spotykane, prawda? Przynajmniej to brak ochoty na seks. Ja nie powiem, które są najczęściej spotykane, bo u mnie w gabinecie będzie zupełnie inaczej, tak? A zupełnie inaczej w telefonie zaufania, tak? Czy nawet u innej seksuolożki, tak? Bo rzeczywiście kobiety, dziewczyny, tak, chodzą do określonych osób według swojego klucza i to też jest okej, tak? Czyli że kierują się znowu nie do końca prestiżem, tylko bardziej jakby tą specjalizacją, tym czym się zajmujemy, tak, i szukają zgodnie ze swoimi potrzebami, tak, osoby, z którą będą pracować. Moim zdaniem bardzo wiele z tych problemów dotyczy zmieniających się norm, ale takich związanych ze stawianiem granic i z tą wielką ewolucją, której dokonały kobiety w kulturze bycia z ludźmi i jakby w takim zrozumieniu, no właśnie zrozumieniu, gdzie jest moja granica i kiedy się ją przekracza. Wydaje mi się, że to się bardzo dynamicznie w ostatnich czasach zmienia. I chcę też o to zapytać, i czy to jest, może to zacznę od Alicji, czy to jest temat, który poruszasz, o którym rozmawiasz w gabinecie ze swoimi klientkami. Bardzo. I różnica jest olbrzymia. Tak, czyli jeżeli chodzi o młodsze pokolenie, że dziewczyny są o wiele bardziej świadome granic, to nie oznacza, że potrafią je stawiać. O, właśnie tak bym powiedziała. Czyli że kobiety ze starszego pokolenia, ich świadomość jest niższa, ale tyle w swoim życiu przeżyły, że stawiają granice, bo już mają dość, tak? Młode dziewczyny często nie mają dość, mają świadomość i poczucie własnej wartości, ale nie do końca wiedzą, jak to zrobić, bo nie zostały jakby, nie miały takich wzorców. I to, co mnie absolutnie fascynuje, to jest taka wymiana międzypokoleniowa. Dobrze wiecie, że jestem
olbrzymią orędowniczką takiej solidarności międzypokoleniowej, czyli babcie i matki, i córki, i siostry, i przyjaciółki. I że rzeczywiście to my się uczymy, kobiety w średnim wieku i starsze od młodych, młode od nas. I to jest olbrzymia różnica własnej poczucia, własnej godności, własnej wartości. Jestem szczęśliwa z tego powodu, też jako matka córki. I druga rzecz, i to jest olbrzymia różnica, i również ona dotyka chłopaków młodych. To jest to hasło, którego tak się starsze pokolenie obawia, zwłaszcza nasi politycy, czyli to, co się mieści w kategorii nieheteronormatywności i płynności, tak? Czyli odkrywania swojej tożsamości poza tymi kagańcami takimi kulturowymi i takie budowanie tożsamości na podstawie własnych uczuć, własnych przeżyć, doświadczeń, i to też jest olbrzymia zmiana i olbrzymia wartość. Ja mam trochę bardziej pesymistyczne spojrzenie na kwestię granic. Zrobiłam o tym wywiad cały z Amirą Ibrahim. Wydawało mi się to bardzo trudne do zdefiniowania i jakieś takie pełne niuansów i trudne do złapania i określenia. Bardzo dziwaczny temat. I zrobiłam taki mini eksperyment przed tą rozmową, pytając różne znajome, koleżanki, przyjaciółki w różnym wieku, z różnych miejsc, o to, co jest dla nich przekroczeniem granicy w łóżku, to znaczy kiedy one czują, że ich granice zostały przekroczone, i część w ogóle nie zrozumiała tego pytania, albo pomyliła to z eksperymentem, albo jakby uznała za synonim przygody, albo twierdziły, że dopiero w momencie, kiedy te granice zostały przekroczone, one sobie uświadomiły, że tam są ich granice. I ja byłam przerażona i okazało się, że rzeczywiście w gabinetach seksuologicznych bardzo często ten temat wypływa i te granice są poustawiane w tak różnych miejscach i są tak czasami nieoczywiste, że ja sama nigdy bym na to nie wpadła, jakby na te wszystkie rzeczy, które one potem mi ujawniały i pisały. Akurat muszę tutaj powiedzieć, że taka sytuacja, w której kobieta orientuje się, że granica została przekroczona, gdy ona została przekroczona, wydaje mi się dosyć normalna, bo to jest chyba jedyny sposób, by te granice poznawać, jakby zbliżać się do tego, do zrozumienia tego, czego pragniemy, a czego nie chcemy. Ale rozumiem, że problem pojawia się w momencie, w którym już wiemy, że nie, a nadal tak. Chciałam wystąpić w obronie eksperymentowania. Tak. A ja dodam nawet, nie opowiadając tak historię z dzisiaj i sprzed trzech dni, tak? Czyli chodzi też o taki rodzaj doświadczania z przeskokiem. Co mam na myśli? Czyli, że poznajemy, że nasza granica została przekroczona, ale bardzo. Tak? Czyli wchodzimy w relacje i w zachowania na tyle już jakby przekraczające, że bardzo cierpimy z tego powodu, jakby nie pozwalając sobie, bądź nam nie jest pozwolone, tak, w sytuacjach nadużyć, żebyśmy, że tak powiem, mogły zorientować się w subtelnej, że tak powiem, fazie przekraczania granic. No, nie wiem, przekładając to na rzeczy prozaiczne, ale bardzo życiowe, tak, czyli że nie wiem, przysłowiowo od razu idziemy do łóżka, tak, albo angażujemy się w rodzaj takiej stymulacji, która nam skrajnie nie odpowiada, a jeszcze nie sprawdziłyśmy, czy jesteśmy okej ze sobą na poziomie nie wiem, dotyku, całowania, w ogóle bliskości fizycznej. I to są takie no, trudne sytuacje potem, jeżeli chodzi o konsekwencje. Może to jest ważne w tej rozmowie, żeby powiedzieć, że ten temat, taka sytuacja przekroczenia granic, to też jest dobry powód do tego, żeby porozmawiać z terapeutą. I są specjalistki i specjaliści, którzy wręcz zajmują się dokładnie tym, to znaczy przekroczonymi granicami, przemocą, która spotyka nas w seksie,
i z takimi osobami ty też się spotykałaś. Tak, zdecydowanie, tylko wydaje mi się, że kluczowym warunkiem jest tutaj uświadomienie sobie, że rzeczywiście ta granica została przekroczona i że bardzo nie chcemy, żeby ona była przekraczana znowu, czyli trzeba skonfrontować się z czymś dosyć nieprzyjemnym, niepokojącym, związanym z lękami, wstydem, bardzo często kompleksami i pójść krok dalej, czyli wykonać jakby krok pójścia do gabinetu seksuologicznego, co wciąż mam wrażenie jest jednak trochę u nas tabu. Nie jest to takie oczywiste, o ile oczywiste wydaje się mówienie o tym, że było się u psychologa albo że jest się w trakcie terapii, jest to od dawna już jakiś rodzaj mody, o tyle nie wyobrażam sobie, żeby moje przyjaciółki w towarzyskim gronie zwierzały się z tego, że były u seksuolożki, dlatego że to jakby konotuje mówienie o właśnie wstydzie, lękach i kompleksach. Albo też wiąże się po prostu z intymnością drugiej osoby, więc może też jest dlatego bardziej przekraczaniem intymności. Jakie są sytuacje, w których możemy szukać pomocy seksuologa? Znaczy ja myślę, że chciałabym oddać głos Marcie, ponieważ no, spotkałaś tyle nas, że możesz powymienić wszystkie tematy. Jakby powymieniać tak, te tematy rozmów. Ich jest mnóstwo. Ja może jedno powiem, że czasami to z czym się dana osoba zgłasza, będzie kojarzone z tym, co powszechnie jest kojarzone ze słowem seks, tak? I rzeczywiście będzie dotyczyło budowania świadomości takiej większej cielesnej, tak? I komunikowania o tym, i skomunikowania się również ze swoim wstydem, ale w większości przypadków no to seks jest zintegrowany ze wszystkimi obszarami życia i że się tak, że tak powiem, wędruje. Nie jestem wyspą. No, tak, mówię. Tak. Tak, no. Czyli od takich tematów jak właśnie brak ochoty na seks, albo brak orgazmu, albo niesymetryczne potrzeby z partnerem, czyli takie najbardziej wydawałoby się subtelne tematy, z którymi kobiety przychodzą do gabinetów. Możemy iść dalej w kierunku trochę bardziej drastycznych, czyli na przykład gwałtu. W pierwszej części jest rozmowa o gwałcie właśnie z Katarzyną Klimko-Damską i o właściwie gwałcie w małżeństwie najbardziej, bo to jest najczęściej spotykana sytuacja w naszym kraju. Dodatkowo ponad prawie 25% Polaków uważa, że gwałt w małżeństwie to nie jest gwałt. Jest to oczywiście też bardzo często zdrada, o której już mówiłam. Jest też problem osób z niepełnosprawnościami różnego rodzaju i ich seksualności. Tutaj wspaniała Iza Fornalik. Jest rozmowa o kobietach uwikłanych w bardzo różnych konfiguracjach w przemoc. Profesor Bajsert właśnie w tym o pedofilkach. I w drugiej części cykl rozmów z lekarkami, nie terapeutkami, czyli jest rozmowa o seksualności, problemach seksualnych kobiet w depresji, z endokrynolożką o chorobach hormonalnych, z internistką o chorobach kardiologicznych, ponieważ ona jest pasjonatką kardioseksuologii. Fizjoterapeutką? Z fizjoterapeutką, tak, seksuolożką, chyba do tej pory jedyną w Polsce, to jest bardzo ciekawe, że ktoś, kto nie jest lekarką ani psycholożką, nie może być seksuolożką, a ona dużo przekonała fizjoterapeutki, tak, uroginekologiczne, tak, z którymi też bardzo chętnie współpracujemy. Prawda. Jest rozmowa o tym, jak wykorzystywanie, molestowanie seksualne w dzieciństwie wpływa na życie kobiet. Później i jedna z moich ulubionych rozmów właśnie z Ewą Baszak-Radomańską z Lubina o problemach bólowych 5-4-letnich dziewczynek. Tak, tych specjalizacji jest bardzo dużo i to dla mnie było zaskoczeniem, bo ja też trochę myślałam, że seksuolożki to są głównie psycholożki, terapeutki i zaskoczyło mnie, że tak wiele lekarek przeróżnych specjalizacji po prostu się również tym zajmuje. Od dawna, bo przecież Renata Grabowska chyba od 25 lat co najmniej jest seksuolożką, internistką od 35. Anna Kępczyńska-Nyk też już od kilku lat jest i endokrynolożką, i seksuolożką. Profesor Bajsert od ponad 40 lat zajmuje się pedofilami, pedofilkami, więc to też nie jest taka świeża sprawa, że 2 lata temu jakaś lekarka została seksuolożką. To jest bardzo ciekawe.
mam trochę takie poczucie, że ze względu na moje osobiste skłonności trochę mężczyźni zostali zaniedbani w tej rozmowie i że skoncentrowałyśmy się głównie na kobietach, ale dlatego może, że one tak długo były nieobecne w dyskursie. Więc może tylko chwilę o mężczyznach i czy jest jakiś problem z tym, żeby mężczyzna poszedł do seksuolożki? Czy jest w tym coś bardziej naturalnego, że wybierze wizytę u seksuologa, czy mają się nie krępować i przychodzić? I płeć nie ma tu znaczenia. Znaczy, no jestem zaskoczona twoim pytaniem, bo bym powiedziała wręcz przeciwnie. Znaczy, czyli ja myślę, że obecnie to tak mam klientów pół na pół i mężczyźni wprost mówią, tak? Znaczy, że często wolą pójść do kobiety, bo czują się bezpieczniej. Bezpieczniej jest im mówić o emocjach, o tym, jak, co czują, jak czują. I też mówią, że wyłącza im się taki rywalizacyjny jakiś taki instynkt. Mówić o liczbach. No nie da się, tak, nie da się. Czyli to jest taki trochę może skok na głęboką wodę, że wiadomo, że jak się pójdzie do kobiety, to jakby właśnie tymi liczbami i też takimi omawianiem zachowań i różnych narracji, tak, że się nie wykona pracy, więc z dużym... Czy ja jestem bardzo wdzięczna za to, że z reguły jak mężczyzna przychodzi, to jest mężczyzna, który postanowił zaufać i to jest, no, to jest taki skok na głęboką wodę. No moje pytanie może było trochę prowokacją, a trochę nie, bo muszę powiedzieć, że pamiętam, jak byłam młodą kobietą, dziewczyną, to w gabinetach ginekologicznych głównie spotykałam mężczyzn i nawet pamiętam, panowała taka opinia, że lepiej jest iść do mężczyzny, bo on jest delikatniejszym lekarzem niż kobieta, która ma to samo co ja i w związku z tym nie będzie się tak... Wszystko bez tych takich ceregieli. I stąd to pytanie, czy można mieć taką obawę, że kobieta mnie do końca nie zrozumie, bo nie ma dostępu do... Czy jest to schemat i stereotyp, że tak różnimy się? Znaczy, no wyjdźmy z tego, to znaczy chodzi mi o to, specjalista właściwie, no jego płeć dla niego samego, powinniśmy się w każdym razie starać, żeby była jak najbardziej neutralna. I przede wszystkim jesteśmy ludźmi, tak, i naszym zadaniem, tak, jest poza wiedzą, tak, rozwijać zdolność zrozumienia i akceptacji bezwarunkowej drugiego człowieka, tak, i to jest wpisane w naszą pracę. Ale w to jest też wpisane, że dla pacjenta, klienta, nasza płeć, tak jak i inne rzeczy, mogą być istotne i powinniśmy to uszanować, tak? I z różnych powodów, na przykład tutaj jak myślę o klientkach, które doświadczyły przemocy, tak? Czy właśnie klientów, którzy tak sobie to wyobrażają, tak? Czyli że większą empatię dostaną od kobiety, to jest ich prawo i mogą z niego absolutnie korzystać, a my powinniśmy być neutralni. Pytam też dlatego, że twoimi bohaterkami są same kobiety i dlaczego tak zdecydowałaś, skoro ta płeć nie ma aż tak wielkiego znaczenia? Właśnie dlatego, że ja po prostu już potwornie się znudziłam słuchaniem mężczyzn i stwierdziłam, że znacznie ciekawsza będzie kobieca perspektywa, zwłaszcza, że okazało się, że jest tyle wspaniałych ekspertek, które mówią tak samo barwnie i bardziej dbają o swoich klientów i pacjentów, ale jeszcze wracając do poprzedniego pytania, chciałam powiedzieć, że czasami pytam o te seksuolożki, czy gdyby same miały się udać do seksuologa, wybrałyby mężczyznę czy kobietę i właściwie tworzą się takie dwie grupy. Jedna odpowiada dokładnie tak, czyli płeć nie ma znaczenia, ważna jest chemia z terapeutą i tak dalej, a druga mówi od razu bardzo wprost, że właśnie wybrałaby mężczyznę, żeby poznać zupełnie inny punkt widzenia, że to by ją bardziej ciekawiło niż ten rodzaj chemii i to też mi się wydaje ciekawe. Niektóre mówią, że to jest trochę jak wybór ginekologa, że niektóre kobiety zawsze wybierają mężczyznę, a niektóre zawsze kobietę i to bardzo zależy od jej... Tak. Czyli perspektywa bycia klientem, pacjentem, tak, jest najważniejsza, tak, i to,
to jest baza. Chcę zapytać jeszcze o to, mówiłyśmy o tym, że, to się, że ta nauka, ta terapia i w ogóle nasz świat tak się bardzo zmieniają i seksualność. Ciekawi mnie, jakie są takie tajemnice, które przeczuwasz, że jeszcze odkryjemy? To jest pytanie do, na razie do Alicji. Co tam jest w tej dziedzinie takiego, co widzisz, że kiełkuje, jest dla ciebie nowe i cię fascynuje? Czy są takie rzeczy? Pamiętam, jak kiedyś mi opowiadałaś o odkryciach dotyczących, to już było dawno temu bardzo, i te odkrycia już nie są takie nowe, dotyczących kobiecego orgazmu, czy w ogóle modelu tak. rozkoszy. I wtedy tak. to była taka nowość. Czy teraz też w tej dziedzinie nauki coś takiego się dzieje, na co patrzysz z zachwytem, zadziwieniem i zaintrygowana? Znaczy ja już to powiedziałam, znaczy to są, czyli nie heteronormatywność i takie dwubiegunowe podejście jest skrajnie, że tak powiem, przestarzałe i bardzo ma, i jakby to co się dzieje, jakby pokazuje, jak my kompletnie nie rozumiemy ludzkiej seksualności, w jak prymitywny, uproszczony sposób, zresztą jak wiele aspektów rzeczywistości opisujemy. No i gdybym miała odpowiedzieć na to pytanie, znowu tutaj nie umiem go aż tak streścić, tak? Czyli chodzi mi o to, że to jest, że w ten sposób seksualność się pięknie wpisuje w ogóle w bycie człowiekiem. Czyli mam na myśli to, że tak jak mamy różne aspekty, które są tą jasną stroną, tak samo mamy tak ten cień, ten, który jest ciemną stroną, tak samo mamy w sobie pierwiastki męskie i żeńskie, tak samo mamy w sobie w różnych proporcjach pierwiastki seksualne, w tym hetero, homo i różne i aseksualne. Znaczy, że jesteśmy taką pewną mieszaniną tych różnych aspektów i mnie to zachwyca. Znaczy, że się z tego taka mozaika tworzy i że jakby wypadamy z tych szufladek i kategoria jakby czucia, bycia, tak, staje się istotniejsza. I mi to bardzo osobiście odpowiada i mnie to fascynuje. Marta? Przypominam sobie natychmiast rozmowy z lekarkami, które na przykład wróżą gigantyczny romans endokrynologii z genetyką w przyszłości. Natomiast nie jestem w stanie absolutnie przewidzieć psychologicznych, niezwykłych tajemnic. Mogę powiedzieć o tematach, które mnie wciąż interesują i są związane z kobietami i są bardzo słabo omówione do tej pory, mam wrażenie, w mediach. Na przykład seksualność, czy też problemy seksualne kobiet i dziewczyn w spektrum autyzmu. Uważam, że to jest fascynujący temat, kompletnie nieomówiony, albo właśnie partnerki seksoholików, trochę bardziej omówione, ale wciąż interesujący niesamowicie seksualność kobiet w chorobach onkologicznych. Mnóstwo takich tematów, które nie zostały odpowiednio często podejmowane, mam wrażenie, do tej pory. Czy są jakieś pytania z sali? Albo czy są jakieś pytania w komputerze? Są. Tak, mamy pytania w komputerze. Ja będę mówić głosem naszej publiczności. Panie przed chwilą poruszały wątek nieheteronormatywności. I tutaj mamy dwa pytania, zbliżone, ale właśnie dotyczące dwóch różnych orientacji. Jest prośba o to, żeby panie opowiedziały więcej o osobach LGBT+. To znaczy, czy te osoby zgłaszają się do gabinetów z podobnymi czy z różnymi problemami? Jest tu pytanie o to, czy panie homoseksualne przychodzą z innymi pytaniami i problemami niż kobiety heteroseksualne? I pytanie, czy geje przychodzą z takimi samymi problemami jak mężczyźni heteroseksualni? Także ewidentnie jest potrzeba, żeby panie rozwinęły. Ja może powiem zdanie o lesbijkach, a pani o gejach, bo zrobiłam wywiad z Martą Dorą o problemach, z którymi przychodzą lesbijki do jej gabinetu i tam była właściwie feria bardzo optymistycznych wiadomości, jak na całą moją książkę, mam wrażenie, że wynikało z niej coś kluczowego, ustawiającego tę rozmowę, mianowicie to, że odkąd za badania homoseksualnych dziewczyn, czy też lesbijek zabrały się kobiety, a przynajmniej zaczęły wkraczać w te badania, to one zaczęły przynosić zupełnie inne wyniki i okazało się, że życie seksualne lesbijek jest fascynujące i świetne.
i po prostu mają najwięcej orgazmów i są najbardziej usatysfakcjonowane tym życiem w porównaniu z każdą inną możliwą konfiguracją, a problem, który ja najbardziej zapamiętałam i z którym one przychodzą, jest dosyć taki oczywisty, czyli jest to już taki wyświechtany i omówiony chyba problem z komunikacją, czyli na przykład jedna z nich się nie ujawnia, a druga się ujawnia i to powoduje lawinę innych problemów w związku, które też promieniują na łóżko, na przykład to najbardziej zapamiętałam. Ale pani Alicja zdaje się, że nie potwierdza tego. Znaczy nie, ja się zastanawiam, bo zawsze to od razu mówię tutaj tej osobie, która tym osobom, które napisały, znaczy, że z perspektywy gabinetu bardzo trudno uogólniać, tak? Czyli wolałabym się wtedy rzeczywiście odwoływać do jakichś tabelek, ale z tego co wiem, to badania takie na bieżąco nie są robione, żeby w losowo wybranych gabinetach, tak jakby, żeby wyciągać wnioski, więc ja z góry mogę powiedzieć, a na pewno mam specyficzne klientki, klientów, że jak to jest u mnie, tak, czyli to, co jest fajne, to to, że dojrzali homoseksualni mężczyźni rzadko do mnie przychodzą, ale mówię o tym, ponieważ mają terapeutów wyautowanych i są takie miejsca, i zresztą sama, jeżeli w moim otoczeniu są mężczyźni zorientowani homoseksualnie, to ich odsyłam do takich placówek, które są hiperprzyjazne i w dodatku ten terapeuta często sam jest wyautowany i to bardzo dobrze, że tak powiem, robi, działa na początek. Jeżeli chodzi o kobiety, no to też z racji jakby mojej działalności też naukowej, że pojawiają się kobiety dojrzałe, ale one przychodzą głównie z problemami, to co może być interesujące, wychowawczymi, jeżeli chodzi o dzieci. Tak, czyli w kwestiach związanych z wychowaniem dziecka, z kontaktem z rodziną, ze swoimi różnymi koncepcjami na wychowanie dziecka. Jak się ludzie nie za bardzo komunikują i tak dalej, no to ona może nastąpić. Czy to są inne problemy niż w przypadku... O! Jeszcze jedną rzecz bym powiedziała. Ja myślę, że nie. Znaczy, że z takiej perspektywy takiej ludzkich emocji to nie. Specyfiką na pewno jest to, i to jest smutne, a jednocześnie optymistyczne, czyli myślę o młodych ludziach, o nastolatkach i takich mam najwięcej, LGBT i tak dalej. I to, co mnie wzrusza, nawet anegdotycznie mogłabym powiedzieć, że nastolatki mówią, że nie mają generalnie problemu ze sobą i nie przychodzą w swojej sprawie, tylko mają problem z otoczeniem. I czasami się zdarza, że nawet przychodzą po prostu z prośbą, czy nie popracowałabym z ich najbliższymi. I to jest potwornie smutne, a jednocześnie daje mi nadzieję, bo świadomość tych młodych ludzi jest wyższa niż ich rodziców, niż ich wychowawców, niż ich kolegów, koleżanek. A tak bym mogła mówić i mówić, więc postaram się takie najważniejsze rzeczy, emocje, które czuję, tak, w tym momencie przekazać. Jeszcze zanim zadam kolejne pytanie, które mamy od publiczności, to chciałabym pozwolić sobie zadać jedno pytanie w tym wątku. Bo z tego, co panie mówią, gabinet seksuologa, seksuolożki jest całkiem niezłym miejscem na uczenie się własnej seksualności. To znaczy, to nie musi być jednoznacznie negatywne skojarzenie, że przychodzimy, jak są już problemy i jest po prostu jakieś zło się wydarza. Tylko właściwie fajnie jest przyjść tam też z dobrego powodu, z potrzeb jakichś rozpoznawczych, ale jakie są inne dobre miejsca i sposoby na rozpoznawanie i uczenie się swojej seksualności w życiu? Bo mam wrażenie, że często chodzimy po omacku, no bo w rodzinach słabo o tym gadamy,
Pani Marta w jednym z wywiadów mówiła, jak niewiele mam rozmawia z córkami. Ja na przykład sobie zdałam sprawę, że mam wspaniałe przyjaciółki od 20 lat, ale jakoś nie gadamy ze sobą o seksie. Więc jakby gdzie to się robi, gdzie to można robić, żeby to robić dobrze, bezpiecznie, albo gdzie to robimy, skoro nie w rozmowach, nie tak otwarcie? Kompletnie nie wiem. Myślę, że w ogóle nie ma takich miejsc i mnie to absolutnie przeraża i z tego, co mówią edukatorki seksualne i seksuolożki, które zajmują się młodzieżą, nie jest jakoś wspaniale w tej kwestii. Właściwie te problemy, z którymi się zgłasza młodzież do telefonów zaufania, bardzo przypominają problemy, które mieli moi rówieśnicy 25 lat temu, więc wydaje mi się, to pytanie wydaje mi się w jakimś sensie abstrakcyjne. Wyobrażam sobie jakieś rodzaje warsztatów seksuologicznych dla kobiet, ale to jest jakaś kropla w morzu, mam wrażenie, potrzeb kobiet w całym kraju i taka wielkomiejska trochę atrakcja bardziej niż miejsce, do którego może się udać absolutnie każda kobieta, żeby porozmawiać na przykład o swoich obawach albo fantazjach, ale może nie. Znaczy tak, po pierwsze, nie wszystkie z nas są klinicystkami, tak? Czyli jak znam, tak jak powiedziałam, osobiście bohaterki twoich książek, to wiem, że każda z nas prowadzi różne takie, bym powiedziała, każda z nas ma swoje podziemne źródło. O tak. I w tym źródle zanurzone są setki, czasem tysiące kobiet. I tutaj mogłabym z imienia i nazwiska wymieniać swoje koleżanki. I czasem jak z radością się spotykamy, jak te źródła się tam gdzieś, czy te ścieżki tak się krzyżują. I bym powiedziała tak, że jak się poszuka, to się znajdzie. Czyli mam na myśli różnego rodzaju warsztaty, tak, dla kobiet dotyczące bardzo różnych aspektów seksualności. No, a w takim nurcie hiperprywatnym, no to jest kwestia właśnie odkrywania. Czasami to się wydarza, tak, na krześle, tak, u terapeutki czy seksuolożki, seksuologa. Ale potem się rozwija, albo odwrotnie, czyli chodzi mi o taką wymianę międzypokoleniową, o której wspomniałam, i takie bycie w otwartości między kobietami. Czasem, i wtedy też jest pięknie, jak ludzie się spotkają, kochankowie, i jakoś tak się spotkają, że sobie zaufają i od początku mówią o seksualności, to się, że tak powiem, nawet jeśli są, że tak powiem, duże obszary niewiadomych, to razem sobie stawiają pytania. I wtedy szukają, tak, poprzez różne osoby, poprzez literaturę, filmy, no tutaj właśnie filmoterapię też bym bardzo, bardzo, bardzo polecała i tak dalej, no i już by można było popłynąć, tak. No ta popkultura wydaje się tak rzeczywiście taką fajną platformą i my tutaj, no skoro jesteśmy w księgarni, to dokładnie. My bardzo czujemy ten trend, że najwyraźniej jest potrzeba, skoro bardzo wyraźnie przybywa książek. Ja mogę też od siebie może dodać, bo pamiętam naszą rozmowę też sprzed lat o tym, gdzie się żaliłam, że właściwie właśnie też z koleżankami nigdy nie zdarzyło mi się rozmawiać o seksie. Och, jak to się zmieniło od tamtego czasu. Muszę powiedzieć, że miałam takie wrażenie, że tylko wystarczyło rzucić raz ten temat i okazało się, że wszyscy na to czekali. Właściwie teraz bardzo często rozmawiamy o seksie i jak jeszcze chodziłyśmy do pracy, to potrafiłyśmy robić to w agorze przy obiedzie, szokując zapewne Adama Michnika i wszystkich dookoła. Czyli ten temat tylko czeka, żeby go wywołać po prostu, więc po prostu zachęcam trochę, żeby to robić ze swoimi bliskimi kobietami, mężczyznami. Musisz stworzyć takie miejsce sama po prostu. Mam jeszcze jedno pytanie, może bardziej specjalistyczne z internetu i zaraz tu oddam głos publiczności na sali. Jest taka prośba do pań, żebyście powiedziały troszkę o tym, jaki wpływ mają choroby tarczycy na życie seksualne, albo jaki mogą mieć, jeśli się panie znają na tym. Czy mamy tutaj takiego specjalistę? Mamy endokrynologa, więc odsyłamy do wywiadu z Anną Kępczyńską-Nyk. Czyli uniknijmy sytuacji, kiedy dziennikarze będą zastępowali lekarzy.
Bardzo proszę. Ja mam takie pytanie na temat, który gdzieś tam się już pojawił, ale chciałbym jeszcze go trochę podrążyć, mianowicie temat tych przyczyn jakby różnego rodzaju zaburzeń, które powodują, że ludzie, nie wiem, zaburzeń, zahamowań, problemów, które sprawiają, że ludzie trafiają do gabinetów seksuologów i seksuolożek. I chciałem się zapytać, na ile takimi źródłami jest normatywna działalność państwa, na ile jest nią działalność kościoła i na ile jest nią pornografia. Może tematów. Ja powiem tylko o swoim największym zaskoczeniu może przed napisaniem pierwszej części, kiedy robiłam taki naprawdę wstępny research i przeprowadzałam bardzo krótkie rozmowy z seksuolożkami, pytałam po prostu, z jakimi problemami najczęściej przychodzą kobiety do ich gabinetów i właściwie jak refren powtarzało się zdanie w każdej z tych rozmów. Prosiłam, żeby odtwarzały pierwszą wizytę każdej klientki i one wszystkie mówiły chórem, że właściwie wszystkie kobiety pytają je, czy są nienormalne. Jakiegokolwiek by nie miały problemu, czy to były właśnie problemy z granicami, czy zostały zgwałcone, czy nie mają ochoty na seks, czy ich dziecko się masturbuje. Cokolwiek było dla nich problemem, one uznawały w przedbiegu, że są nienormalne. Więc ta jakby wielość norm, mam wrażenie, bo jest tutaj i środowiskowa, i religijna, bardzo silna u nas wciąż, prawda? Izabela Jądrek opowiadała mi, że ma klientki, które przychodzą na terapię tylko dlatego, że na przykład uprawiały seks przed ślubem, albo w ciąży muszą brać ślub. Ta norma jest bardzo silna, norma partnerska, tych norm jest mnóstwo i mam wrażenie, że kobiety je z jakąś taką zwielokrotnioną siłą uwewnętrzniają wszystkie i stają się jednym takim wielkim poczuciem winy czasami, prawda? Wszystkie dziedziny, które pan wymienił, jakby dotyczą, są zdychotomizowane, tak? A to, o czym powiedziałam, co mnie fascynuje, zachwyca, co jest związane z autentycznością, tak, jest złożone w swej naturze, tak, czyli jakbym miała dokonać syntezy, bo nie jestem w stanie, że tak powiem, odpowiedzieć teraz na, czy opowiedzieć, jakoś się odnieść, to myślę, że rzeczywiście i polityczna, i religijna taka dykotomia, i też kulturowa, jak do znudzenia, to naprawdę to jest autentyczne, że jest ten podział na Madonnę i Ladacznicę, który jest uwewnętrzniony zarówno w polskich kobietach, jak i mężczyznach, tak? Czyli że my nie możemy w jakiś sposób skontaktować się ze swoim przeżywaniem. Nimi być, powiem górnolotnie, sobą, tak? Czyli jesteśmy zawieszeni pomiędzy ocenami, a nie rozumieniem. Tak? I ja bym, odpowiadając na poziomie ogólnym, tak bym to określił. I postrzegam to jako olbrzymi problem, który nas oddala tak naprawdę od samych siebie. Jeszcze sobie przypomniałam jedną rzecz a propos pytania o środowiska LGBT i norm, łącząc je trochę, że coraz więcej seksuolożek mówi o tym, że ma klientki, partnerki albo żony gejów i że ten trend się powiększa, a nie zmniejsza i że to wróżą jakby odwrotną sytuację, niż sobie jeszcze całkiem niedawno wyobrażałam, czyli że będzie coraz mniej ujawnień osób homoseksualnych i coraz częściej one będą szły w ten jakby normatywny w naszym kraju związek niestety, więc to jest jakiś taki chyba papierek niezbyt wesoły, lakmusowy. Czy są jeszcze pytania? Bo ja mam jeszcze, jeżeli mogę... W sieci już na razie ucichło. To ja bym chciała takie pytanie, może które trochę wynika też i które mnie notuje od dawna i wiąże się też z wizytami u na przykład psychologów, czyli czy pacjent, czy klientka, klient ma prawo znać światopogląd seksuologa, seksuolożki, do której się wybiera i czy... Ja bym powiedziała, że wydaje mi się, że to ma ogromne znaczenie. Czy ma i czy mamy prawo wiedzieć, jaki jest światopogląd osoby, do której idziemy na terapię? Teoretycznie powinniśmy być przejrzyści, ale, ale po ludzku i powiem tak diagnostycznie, w tej sytuacji, jaka jest w naszym kraju, nie możemy. Znaczy ja uważam, że w bardzo wielu sytuacjach i do takich osób należę, uważam to za swój obowiązek, tak, wręcz, tak, mimo że jest to chore, żeby u mnie w gabinecie, tak, było znaczenie, że jestem osobą
przyjazną, tak? Brzmi to idiotycznie, tak? I niezwykle cierpię z tego powodu, ale to jest mój obowiązek. To jest mój obowiązek, żeby publicznie występować i jakby mówić o nieheteronormatywności, o płynności, o MeToo i o różnych innych rzeczach, żeby wymawiać to zakazane słowo feminizm, tak? Teoretycznie powinnam być transparentna, ale za swój obowiązek uważam jakby być przede wszystkim bezpieczna. Czyli żeby ludzie, którzy do mnie przychodzą, czuli się bezpiecznie. Ale jest to, że tak powiem, wynik sytuacji chorej w naszym kraju, czyli że są osoby, które są, wracam, oceniane, dyskryminowane, pozbawiane praw, poniżane i tak. A czy ty, dobierając bohaterki do swoich rozmów, brałaś pod uwagę to, jaki mają światopogląd? Myślę, że te, które miałyby inny niż ten, o którym mówi pani Alicja, nie bardzo chętnie by ze mną rozmawiały. Więc akurat pod tym względem to jest dosyć równe, mam wrażenie. Nigdy to nie było problemem. Nie wpadłam w ogóle na to, rozmawiając z nimi, bo żadna z nich nie powiedziała do tej pory czegoś, co by sprawiło, żebym zadrżała w tej kwestii. Jeszcze mam jedno pytanie, jeśli mogę. Jeśli nie będzie żadnych pytań więcej, to może to jest dobry moment też na podsumowanie, czyli o sytuację zawodową seksuolożek dzisiaj, bo chyba też nie jest, to jest do was obu pytanie oczywiście, ale patrzę na razie na Alicję, bo jeśli mówi się o tym, że nie mogą edukatorzy wchodzić do szkół, bo nie mogą tam demoralizować i seksualizować dzieci, to czy nie sprawia się, że przykleja się łatkę temu zawodowi jako jakoś niebezpiecznemu? Jak czujesz się dziś, pracując w swoim zawodzie w Polsce? Znaczy, czasami mam potwornie obniżony nastrój, ale na szczęście znowu jestem w takim wieku, że już mam pewne owoce, jakby swojej pracy i to mnie jakoś podtrzymuje, chociaż czasem mam poczucie bez sensu, ale tu chodzi mi o świadomość taką, jak się cofamy, jeśli chodzi o kwestie związane z tym, co szeroko można by określić jako seksuologiczne. I nie będę ukrywała, że mnie to i przygnębia, i zasmuca, i jako osobę dojrzałą też czasem doprowadza do takiego stanu poczucia bezsensu. A jeżeli się pracuje, że tak powiem, w swoim kraju i się z niego nie chce wyjechać, to tym bardziej. I to jest trudne. Z drugiej strony to rodzi taki upór, że będę robić swoje i już. Ale nie jest to do końca właśnie rozwojowe, czyli idzie to nurtem takim podziemnym. I trzecie, to bardzo często żałuję, że muszę sobie jakoś radzić i że jestem wyłącznie w nurcie komercyjnym, bo nie mogę pracować i być dostępna, a bardzo chętnie bym dzieliła się swoją wiedzą i umiejętnościami w placówkach, że tak powiem, państwowych. I pracowała z ludźmi, których nie stać na to, żeby się zapisać na wizytę i miałabym taką gotowość, tylko nikt tym nie jest zainteresowany. Czy bohaterki, z którymi rozmawiałeś, czuły się poważane, doceniane? Czy rzeczywistość, w której funkcjonują, wspiera je, czy jakby działają wbrew? Myślę, że ich priorytety, one są tak zapracowane. Mam wrażenie, że po prostu w ogóle nie mają sekundy na taką rozbudowaną refleksję na ten temat. Myślę, że przez to, że jakby ta praca jest jednak potrzebna, one spychają trochę te refleksje na temat tego, jak się czują w systemie państwowym i po prostu pracują, ale też natychmiast mi się przypomniało po tym pytaniu, to jak profesor Bajser to powiedziała, że 40 lat temu, kiedy zaczynała pracę i zajmowała się właśnie seksualnością dzieci, jeździła po bardzo różnych przedszkolach w dużych, mniejszych miastach i robiła szkolenia, tylko jej jedynym warunkiem było to, że w tym szkoleniu
mają wziąć udział właściwie wszyscy, od przedszkolanki, rodzica, po pana, który pali w piecu i kucharkę, po to, żeby w momencie, kiedy dziecko na przykład zacznie się masturbować i przedszkolanka będzie umiała sobie z tym poradzić, a kucharka nie i zdzieli je po prostu jakąś ścierką, to cały efekt zostanie zniszczony i przedszkola w to wchodziły i dyrektorki wtedy się na to zgadzały. Teraz wydaje mi się to jakąś abstrakcyjną opowieścią. Nie wyobrażam sobie jakiejś młodej seksuolożki, która jedzie do Kętrzyna, Bartoszyc, Olsztyna, albo Szczecina i stawia te warunki, a dyrektorka mówi, proszę bardzo, nie ma problemu, zapraszamy. Czy są jeszcze jakieś pytania może? Jeśli nie ma, to wydaje mi się, że będziemy kończyć, ponieważ wspomniałaś o owocach, to tylko przypomnę, że niektóre owoce można zakupić w Big Book Cafe, nawet z autografami i że tych książek jest więcej. Alicja Długołęcka z Tamarą Pieńką są też autorkami przepięknego albumu, przepięknego w ogóle ze zdjęciami, opowieści o kobiecym ciele i intymności, które nazywa się Wdzięczność. A tutaj w ogóle na półkach jeszcze więcej książek i o seksualności, a i w ogóle po prostu o życiu kobiet i ludzi. Także zapraszamy bardzo serdecznie do tego, żeby tu przyjść, wypić kawę i te książki czytać i kupować. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dziękujemy bardzo.